publiczne zakłady opieki zdrowotnej mają kontakt z kasą KOK i pracują na imieniu gminy. Są to dwa obiekty, Gminiance i Brązowie. I najlepszym rozwiązaniem jest to, do którego zmierzamy, ażeby jeden i drugi obiekt powierzony tym niedużym zakładem na okres dłuższy. Po co? Żeby te inwestycje, które będą włożone, czy to przez gminę, czy przez prowadzący tę działalność, mogły w tym dłuższym okresie się zwrócić. Na pewno inwestycje poniesione z budżetu nie wystarczą na to, ażeby te ośrodki zdrowia doprowadzić do takiego stanu, żeby one spełniały wymogi europejskie. Po co zrobiliśmy projekt wspólnie z panią doktor i z obsługą tego obiektu gminy za 40 tysięcy i panią już pozwoli na budowę. Bo w tym projekcie są koszty. Jeżeli znamy koszty, to występujemy o dofinansowanie. Z budżetu finansowanie budowy tych ośrodków zdrowia na pewno wystarczy, to przekonają się najbliżsi radni. Na pewno natomiast można zdobywać pieniądze z dotacji zewnętrznych przy współudziale tych obrotów gospodarczych, które prowadzą tam działalność. Tylko musi to być działalność w dłuższym okresie, żeby można było tam zainwestować. I taką mamy sytuację, że w budżecie na wieloletni plan wpisaliśmy te inwestycje, znamy koszty, jest projekt, jest pozwolenie na budowę. Pozyskanie funduszy może odbywać się różnymi drogami. Z budżetu, z zewnętrznych dotacji, wnioski składamy co roku i przez udział tych zakładów, które działają na tym majątku. Proszę Państwa, tylko działanie finansowe z różnych źródeł da możliwość funkcjonowania w dalszym ciągu służby zdrowia. Ośrodek Zdrowia w Gminie ma projekt, ma pozwolenie na budowę i znamy koszty. Uchwałę o powierzeniu tych ośrodków przyszykowałem na dzisiejszą sesję. Sesja była uroczysta, będzie na najbliższej sesji. Jest to uchwała na powierzenie na 10 lat. Podobnie z ośrodkiem Gminiance, z tym, że ta, tu sytuacja dużo lepsza, bo ośrodek ma projekty pozytywne. Jak wiem ze swojej strony, ośrodek zdrowia Wiązownie nie potrzebuje tak dużych inwestycji, gdyż swego czasu był już budowany. Mamy zapewnioną lokalę, mamy zapewnioną lokalę tego, żeby zrównoważona działalność. Są to niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, mające kontrakt, mając osobowość prawną, więc mają pełne uprawnienia do zawierania kontraktu z NSZ. Dziękuję. Pozwolę sobie powiedzieć pewną uwagę techniczną, która ułatwi dalszy ciąg debaty. W przypadku pozostawienia czasu, skrócenia odpowiedzi, jeśli zostanie trochę czasu, to jest on automatycznie przy następnym, automatycznie w postaci Grzegorza oczywiście. Wliczamy czas następnego pytania. Jest to następne pytanie od tej normy przedłużane, od niewykorzystany czas, ale dzieje się to od razu. I tak samo jest w przypadku przedłużenia odpowiedzi. Jeśli kandydat przedłuży odpowiedź na pytanie, to zostanie mu to odebrane przy następnej odpowiedzi. Przechodzimy do następnego pytania. Który z trzech znanych wariantów systemu kanalizacji w gminie będą Państwo realizować? Czy wariant jednej oczyszczalni w Bechowie ze zlewem ścieków dla całej gminy, czy wariant dwóch dużych oczyszczalni w Bechowie i Lipowie plus mniejsze w Końcu i Porębach? Czy może przyłączenie południa kanalizacji w Otwocku? Proszę jako pierwszego pana Marka Jędrzejczaka. Odpowiedź, czas półtorej minuty. Tak Państwu przedstawiłem na takim spotkaniu dotyczącym planu przestrzennego zagospodarowania i bardzo niepokojącym sytuacji, w której Państwo byli zaniepokojeni tym, iż studium, które aktualnie powstaje, jest już na ukończeniu, to pragnę wyjaśnić, że wszystkie trzy warianty są uprawnione, jeżeli chodzi o studium projektowania. Natomiast to radni zdecydują o tym, który wariant będzie realizowany.
mamy przygotowane opracowania dotyczące wszystkich trzech wariantów. Każdy z nich ma plusy i minusy. Są to koszty budowy, koszty eksploat i trzeba do tego podejść z takim namysłem, żeby mieszkańcy Gliniany znali czas i koszty realizacji jednych, drugich czy trzeciego wariantu. Ja uchomiłem wariant trzeci, bo jak Państwo wiecie, pierwszy polegał na tym, że wszystkie ścieki gniazdowe miałyby być oczyszczane w Emowie, drugi polegał na tym, że tych lokalizacji miał być wielu trzy, a trzeci jest taki, żeby Glinianka mogła być skalizowana szybciej, bo te ścieki można było produkować do Płocka, te uzgodnienia są zrobione na tak, czyli tam istnieje możliwość przesłania ścieków do Płocka w Kogarni po analizie ekonomicznej. Zarówno jeżeli chodzi o inwestycje, jak i chodzi o eksploatację, podejmą taką decyzję. Moim zadaniem jest przesłanie pełni kosztów zarówno budowy, jak i eksploatacji wszystkich trzech wariantów. Dziękuję. Prosimy panią Annę Berkowską. Nic się nie wydarzyło co do technicznych rozwiązań, nie powiedział, że są równo możliwe. Oczywiście ja uważam, że trzeba zacząć od takiej realnej oceny sytuacji. Nie teraz, bo idą wybory, tak powiedzmy to prezentujemy, tylko od rozmowy od samego początku. Porozmawiać z osobą, która zrobiła tutaj jakąś koncepcję, jakieś myśli, które są hajni, który przekazał, że coś jest nie tak z oczyszczalnią gniozownie. On zaczął od tego, że skoro wydaliśmy tyle pieniędzy na oczyszczalnię gniozownie, to zastanówmy się, czy ta oczyszczalnia powinna funkcjonować, jakie są jej moce, ile tam potrzeba pieniędzy włożyć, żeby ta oczyszczalnia jak najlepszy zrzut, jak najczystszy zrzut dawała do rzeki i żeby można było jak najszybciej rozbudowywać sieć i podłączać gospodarstwa. To oczywiście będzie rola radnych i już dzisiaj wiemy, że radną przewodniczącą rady jest pani Monika Sokołowska i pod jej kierunkiem rada będzie realizowała wybrany wariant. Na pewno musi być przeliczony wszystkie, nie tylko pieniądze, ale i straty, które się z tym wiązały, bezcennego krajobrazu czy bezcennego drzewostanu, miejsc, które powinny po nas zostać, powinniśmy te miejsca ochronić i tutaj nawiązuję do wariantu, który był omawiany w Gliniance na temat lokalizacji oczyszczalni Gliwowej. Następne pytania dotyczą bezpieczeństwa gminy. Od dłuższego czasu mówi się o zagrożeniu dla mieszkańców gminy wynikającego z kształtu dróg krzyżowych. Skrzyżowania drogi Glinianka-Otwock z krajową trasą nr 17 oraz skrzyżowania ulicy Napoleońskiej z ulicą Łąkową w Gliniance. Bardzo często dochodzi tu do tłumaczenia. Bardzo często dochodzi tu do skutków i wypadków, w których nieraz giną ludzie. Dodatkowo nie ma przejścia dla pieszych w centrum Gminianki, a przejście przy szkole podstawowej nie jest prawidłowo oznakowane. Ostatnimi laty wzrósł ruch pojazdów ciężarowych, w tym tirów, skracający sobie drogę między Mińskiem, Mazowieckim i Otwockiem, czy Józefowem. Ciężkie pojazdy często poruszają się z nadmierną prędkością, również w terenie zabudowanym. Drogi te nie są przystosowane dla ruchu ciężkich pojazdów, przez co następuje ich szybka degradacja. Brak chodników i ścieżek rowerowych w gminie także zwiększa zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci. Mamy świadomość, że drogi te nie są zarządzane przez gminę. Czy jednak mają Państwo pomysł i jak temu zaradzić? Prosimy panią Annę. 2 minuty na odpowiedź. Najprostsza rzecz to uczucie pasy. Jeżeli nie ma tych pasów od paru miesięcy przy szkole, czy nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych przy sklepie, no to trzeba się zapytać, może poszły jakieś pisma już z urzędu, bo nie sądzę, żeby przez tyle czasu nikt nie zareagował i popędzić tych, którzy powinni to zrobić. To jest przy drodze powiatowej, rozumiem. Więc w takim razie trzeba by zarząd dróg powiatowych zapytać, co oni robią, że tego nie robią i dlaczego. Zrobić to jak najszybciej. To jest tak proste, że chyba nie ma o czym mówić.
Jeżeli chodzi o pojazdy, które poruszają się z nadmierną prędkością i mają zbyt duży tonaż, ten problem jest wszędzie. I tak naprawdę niewiele się w tym temacie dzieje. Powinno się zastanowić, czy nasze drogi mogą przenieść taki tonaż, czy nie trzeba wyznaczać innych tras dla tych samochodów i ustawić znaki niedopuszczające większego tonażu, wtedy będziemy spokojniejsi, a zrobią to ci, do których drogi należą, zarządcy i właściciele tych dróg. Czyli powinno się z nimi rozmawiać i jako wójt będę z nimi rozmawiać. Na razie tyle o tym sądzę. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie, to skrzyżowanie na Polońskiej i Łąkowej, to być może najlepszym rozwiązaniem byłoby rondo. Rondo by ułatwiłoby i dało bezpieczeństwo, ale czy jest to możliwe? Nie umiem na dzień dzisiejszy odpowiedzieć. Każdy użytkownik drogi musi być bezpieczny. Najmniej bezpieczni są niestety piesi, którzy no, często są ofiarami. I o to będę zabiegać, jeżeli będę w takiej sytuacji w poniedziałek. A jeżeli do dnia dzisiejszego nie zrobiono prostych rzeczy, no to trzeba się zastanowić, co robić dalej i jak. Jeszcze Państwo tutaj pytają o skrzyżowanie, czyli ten wyjazd z Winianki, Polaka Czeska na drogę tą 17. Ta droga będzie trasą szybkiego ruchu, to jest droga ekspresowa, jest 17. Jak wiemy, jest już wydana decyzja środowiskowa i tu trzeba mocno się zastanowić, jakie będą dalsze perspektywy. W tej chwili nawet wyjechać jest tam, to jest to odrodzone i nie da ludzi. Ja do końca decyzji środowiskowej węzeł wyjazdowy dla Winianki będzie na wysokości Ostrówka. Następny węzeł jest przewidziany przy Instytucie Badaniowym Świerku, czyli w ulicy Mlącej. Droga ekspresowa ma to do siebie, że to są drogi szybkiego ruchu i mają obok drogi serwisowe. Tymi serwisowymi drogami będziemy się poruszali wzdłuż tej drogi ekspresowej, na której wjazd będzie tylko na węzeł co 5 km. To na dzisiaj, ponieważ tam nic innego zrobić nie pozwala. Właściwie dyrektor Jedynmarki Krajowej Autostrad nie pozwala na żadne zmiany w infrastrukturze na szosie lubelskiej. Już na decyzji środowiskowej będzie to przebudowywała. Co do pasów na przejściach na pieszych, to nie tylko monity, telefony i rozmowy, proszę Państwa, z zarządem dróg powiatowych mamy ten kłopot, że nie reaguje na nic, a ostatnio zupełnie na nic. Jedynym sposobem, jaki udało się wypracować przy współpracy z zarządem powiatowym, który sam sobie zleca, sam sobie wykonuje i odbiera to, co robi. To jest po prostu układ niezdrowy i nie ma prawa funkcjonować. Mam nadzieję, że wybiera się teraz nowy zarząd, nowy starosta i troszeczkę ten układ się zmieni. I jedynym sposobem, jaki udało nam się dopracować, to współpraca działu technicznego z gminy Wiązowna z zarządem dróg powiatowych polegający na tym, że na zasadzie takiej wymiany te dwie organizacje świadczą ze pewne usługi. Zwoń dyrektor Markowski ode mnie mówi dyrektorowi Bojanowskiemu, no jak już możesz po miesiącu wykonać tych spraw, to ja wykonam ci inną, a ty zrób coś na naszym terenie, tylko proszę nie pospiesz się, bo te dzieci przecież tam na tych pasach wymagają z naszym zagrożeniem. I tylko do konferencji i tak rozwój możemy coś zrobić, gdy właściwie drogi decyduje o tym, co robi na swoim terenie. Trzecie skrzyżowanie to jest tutaj, ja też jestem droga powiatowa w obydwu kierunkach i będziemy starali się nauczyć do wydarzeń powiatowych, żeby znaleźć komunikacyjne na ich terenie, takie mam przyjazdy.